Jest rok 1917. Świat pogrążony jest w mrokach pierwszej wojny światowej. Do małej portugalskiej wioski Fatimy, podobnie jak do tysięcy miejscowości w całej Europie, płyną dramatyczne wieści o tysiącach zabitych. Do domu wracają okaleczeni i pozbawieni nadziei weterani. W takich chwilach łatwo o zwątpienie i załamanie. Właśnie w takich okolicznościach trojgici z Fatimy doświadcza niezwykłego spotkania. Ich oczom ukazuje się Matka Boża, by przekazać im przesłanie do świata. Relacje dziedzictwa wydarzenia spotykają się z wielkim sceptycyzmem zarówno osób świeckich, jak i przedstawicieli Kościoła. Nikt nie traktuje poważnie dziecięcych opowieści, a jednak wieść o cudownych wydarzeniach w Fatimie roznosi się coraz dalej. Tysiące pielgrzymów przybywają do wioski, a cud fatimski zaczyna odmieniać ich losy, wywierając przeróżny wpływ na instytucje Kościoła i na cały świat. Najświętsza Panienko, niech nie wypowie jego imienia. Obiecuję więcej pracować na rzecz Kościoła i szerzyć wiarę. Jako rodzina będziemy często odprawiać pokutę. Nasz dom będzie świecił przykładem. Zrobimy to dla Boga. Tylko błagam, pozwól Manuelowi bezpiecznie wrócić do domu. Wiem, ale mamy chodzi o Manuela. Ale co to ma wspólnego z tobą?
Przyszłam z nieba. Naprawdę? Z nieba? A ja pójdę do nieba? Tak. Już ją widzę. A Jacynta? Też. A Franciszek? Też, ale... Co powiedziała? Później ci powiem. A nasza koleżanka, Maria Defner? Jest w niebie. Czemu przyszłaś? Czego od nas chcesz? Musicie wracać tu co miesiąc, o tej samej porze, przez następny pół roku. Codziennie odnawiajcie różaniec, by sprowadzić pokój i zakończyć wojnę. Świat potrzebuje pokoju. Powiedziała, że cześć mu odmawiać różanie? Ona wie wszystko o każdym. Mówiła, żebyś nie rzucał kamieniami chłopaków z Bereus i ich nie przezywał. Oni mnie pobili! Musiałem oddać! Co robimy? Powiedziała, że musimy cierpieć. Dlaczego? Nic z tego nie rozumiem. Robimy coś złego? Zaraz opowiem rodzicom. Przecież nie możemy. Maria nam zakazała. Przecież powiedziała, że jesteśmy posłańcami. Przyszła do nas, to nasz sekret. Ciociu, wujku, widzieliśmy najświętszą panienkę. To grzech wzywać imię Pana Boga nadaremną i kłamać. Pozwól mu powiedzieć. Przepraszam, że się wygadała. Ale to prawda. Była taka piękna i taka prawdziwa jak ty, mama. Była smutna z powodu wojny. Powiedziała, że nas kocha i że będzie wracała co miesiąc w południe. Wszyscy ją widzieliśmy. Ale ja nie słyszałam. A jeżeli mówią prawdę? Prawdy nie wiemy. Niedawno Lucja mówiła, że widziała anioła i rannego Manuela. Ciocia, to prawda. Widzieliśmy ją. Nie zmyślamy. Powiedziałam, że jest najświętszą panienką? Przyszła z nieba. Tak, z nieba. Powiedziała to? Dlaczego Matka Boża miałaby wybrać właśnie ciebie? Jesteś kimś wyjątkowym? Jest taka pewna siebie. Nie rozumie się Antonią. Ona kłamie, by zwrócić na siebie uwagę. Nie kłamie. Już późno, idziemy. Wierzysz im? Nie wiem. Nigdy nie kłamał. To moja wina. Nie powinnam czytać objawień Matki Boskiej i pastuszkom z Nazaret. Niech mi będzie pochwała.
Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Czy Matko Boża uśmiechała się do was lub płakała? Maria nie uśmiechała się, ani nie płakała. Była bardzo poważna. Jakiego koloru są jej buty? Matka Boża nie ma butów. Stąd wygają jej stopami po ziemi. A co wam obiecała? Że nas weźmie niedługo do nieba. A tobie? Mnie też obiecała niebo, ale muszę długo czekać. Możecie odejść. Wszystko związane z religią, przez wielu już źle widziane, to się musi skończyć! Powstania? Różne jest to, co prezentują. Groźniejsze niż broń. Jakie za...
głupich wymysłów trójki dzieci. Pragnę prosić o wiele rzeczy. Chciałabym wiedzieć, czy
Pan nie wysłucha? Wysłucham, jednak wszyscy mają się nawrócić i prosić o przebaczenie za swoje grzechy. A wyjątkowe
troje. O nie zadbała pani Bożena Kozińska. Zapraszam. Dziękujemy bardzo serdecznie. Nie będziemy przedłużać, ponieważ wiemy, że dalsza część uroczystości odbywa się w kościele. Dziękujemy za przybycie.